Cześć, to jest mój drugi komentarz głosowy. Może tym razem tremę będę miał już troszeczkę mniejszą. Bitwa jest troszeczkę dłuższa, 10 minut, także będę miał trochę więcej do opowiadania. SU-14 na mapie Arctic Region od strony, której nie lubię od góry. Czyli nie lubię dlatego... O, ktoś strzelił koło mnie, myślę, że to będzie fajne. Nie tylko, że nie lubię, że to jest coś... Ciężko się gra z tej strony, tylko dlatego, że większość razy, kiedy na nią grałem, moja drużyna popełniła straszne błędy i przez to przegrywaliśmy. No i jak właśnie widać, mnóstwo ciężkich jedzie do zakątka, czyli do rogu głupców, Fool's Corner, w okolice G8, tak? I oni tam powinni sobie ładnie stanąć. Z 2-3 czołgi patrzeć w dół, jeden czołg patrzeć na otwarte pole, gdyby ktoś chciał, o właśnie, tak jak ten M103, gdyby mu się chciało przejechać przez otwarte pole i tyle, a reszta powinna pojechać północą i tam zrobić, dokonać ataku. Ponieważ jednak zwykle większość czołgów zjeżdża tam na dół i przegrywam bitwę. A dlaczego? No prosta sprawa, jest tam góra. Tam, gdzie jestem ustawiony artylerią, nie mogą strzelać przez górę. Natomiast wroga artyleria jak najbardziej może strzelać, więc jaki jest sens wystawiania się na ostrzał wrogiej artylerii, nie mając wsparcia własnej? No trzeba mieć jakąś, nie wiem, niesamowitą przewagę w czołgach, czy szybkie, mocne, zdecydowane uderzenie, a nie tak, że się wychylają, pokazują, strzelą raz, dwa, schowają się i dostaną artylerii. Tak więc w tej bitwie na samym początku, niestety nie ma czatu, bo to jest w patchu 8.0, wycięto czat z powtórek, uprzedziłem drużyny, że nie będę dawał im w ogóle żadnego wsparcia za górą, tam w okolicach, powiedzmy sobie, H8-9. Drużyna była z tego powodu bardzo nieszczęśliwa, powiedziała, że jestem noobem i że w ogóle, żebym im pomógł, no to konsekwentnie odpisywałem, że negatyw. Nie będę pomagał, bo nie mam tam zasięgu i nie ma takiego miejsca, w którym mógłbym stanąć, że byłoby dobre, żebym mógł tam dawać wsparcie. Tym bardziej, że to jest SU-14. SU-14 jest wolne, jest naprawdę bardzo wolne. Stokowe jest wolniejsze od Mausa. Potem po tych wszystkich ulepszeniach, po ulepszeniu silnika, po ulepszeniu gąsek, po offroad driving, po clutch breakingu, coś tam się zaczyna ruszać, ale nie na tyle, żeby mógł się swobodnie przemieszczać po całej planszy. Generalnie tam, gdzie mnie rzuci, to niedaleko mogę podjechać, mogę się schować, albo nie. Teraz stoję na otwartym polu, ponieważ chowanie się i tak mi za wiele nic nie daje. Jak mnie wyskautują, to już po mnie. Najlepiej schować się za górkę, nie za żadnym krzakiem, bo to naprawdę nic nie daje. Tak samo jak umiejętność kamuflażu nie pomaga, bo to jest zbyt duża kolubryna. Tak więc stanąłem sobie z grubsza za jakimś pagórkiem i próbuję namierzać. Teraz tak, SU-14. Mobilność jest kiepska. Kiedy zaczniecie im grać, będziecie mieli to samo, może nie tak, podobne działo do tego, co było na SU-8. Różnica pomiędzy tym działem, które było na SU-8, a na SU-14 jest taka, że wreszcie jest zasięg na całą mapę. Obrażenia i penetracje są takie same, ale można już teraz kontrować wrogą artylerię i jeśli skauci wyśledzą wrogą artylerię, to można jej posłać pestkę, bo na SU-8 to nie na każdym mapie się udawało. Brakowało zasięgu. Niestety do tego to pierwsze działo, pomimo że ma zasięg, to ma marne obrażenie, no bo 950 to jest o wiele za mało jak na 6 tir artylerii i trafiacie, skubiecie tak za 200, za 300 i tak dalej. I tak potrzeba 35 tysięcy uzbierać, aby dojść do topowego działa. Natomiast kiedy już będziecie mieli to topowe działo, to wtedy jest zupełnie inny czołg, ale naprawdę zupełnie inny. W tej bitwie, którą tutaj pokazałem, może nie zadam bardzo dużych ilości damage'a, ale swoje zrobię. Właśnie zaraz to zobaczycie. Takiego NMX-a 50-100 można zdjąć ze 100% do zera jednym strzałem. W zasadzie każdy tier 8 można zdjąć jednym strzałem. Nawet tier 9, jak się dobrze uda wycelować w tył na przykład, jeśli stoi tyłem i się mu przywali w górę, w tył silnik, to też jesteście w stanie dać pełne obrażenia, czyli tam 1850 i pozbyć się 9 tiru na raz. Przeważnie jednak to się nie udaje, ale obrażenia są bardzo ładne. Już nie po 300, tylko powiedzmy sobie średnio po 600. Po raz pierwszy również w SU-14 jest dostępna amunicja Armor Piercing, dostępna za kredyty. No, nie doleciało. Więc macie możliwość używania albo zwykłej HE za
kredyty albo Armor Pings i za kredyty. Założyłem sobie takie, kupiłem sobie takie dwa pociski, ale jeszcze muszę powiedzieć, że pomimo, że rozegrałem gdzieś za 100 bitew, 114, ani razu nie użyłem tych Armor Pings. Na pewno się, choć mam taką nadzieję, że się kiedyś przydadzą, na przykład w Himmelsdorfie czy w innym miejskim regionie, kiedy już będzie końcówka bitwy i trzeba będzie zdjąć jakiś wrogi czołg jednym strzałem, to załaduję sobie wtedy AP. Będę czekał jak Tedek, tak? Tam, o ile pamiętam, AP ma 269 penetracji czy coś takiego, no, także powinien się przebić i od razu zadać tam 1400 obrażeń jednym strzałem. Wtedy się może przydać, więc na wszelki wypadek trzymam te dwa pociski. Przeładowanie w SU-14 trwa około 35 sekund. Przyda się pewnie intuicja. Nie zamierzam siedzieć na nim dłużej niż to konieczne, żeby się zrobić go i pójść wyżej, więc jeszcze mój loader nie ma intuicji zrobionej. Ale może się przydać właśnie do takiej sytuacji w mieście. To już mamy 3, jest 8 do 7. Team mnie cały czas prosił, żebym pomógł im za wzgórzem. Powiedziałem, że nie ma takiej możliwości. To jeden z mądrych powiedział mi, żebym się w takim razie przemieścił w takie miejsce, żebym miał zasięg. No bardzo śmieszne. Jestem zbyt duży, zbyt wolny, zbyt mało zwrotny i szkoda czasu. Lepiej wykorzystać te naboje, które mam. Aha, naboi mamy na początku 14 sztuk. Wydaje się, że to jest mało, ale jeszcze ani razu w bitwie mi się nie zdarzyło, żeby mi amunicji zabrakło. Po prostu strzela się na tyle rzadko i trzeba te strzały robić bardziej przemyślane niż na przykład na SU-26, gdzie się po prostu strzela i strzela i strzela. Ponieważ zbyt duży czas przeładowania nie pozwala na taki komfort, żeby cały czas oddawać strzały. Także przemyślany strzał oddajemy, zadajemy jak największy damage i będzie ok. Teraz tak, jeszcze, o, pojawiła się artyleria. Widzicie, jestem w skrajnym rogu w A9, ona jest w K1. Już celownik się zrobił płaski, czyli prawie że koniec zasięgu, ale powinno dolecieć. No, lecimy. No i teraz tak, ten celownik, którego tutaj używam, on pokazuje sekundowo czas przeładowania, niestety w replayach tego nie widać, natomiast mam tutaj drugi mod, który opisałem w poradniku. Widzicie takie dwie zielone kreski na lewo i na prawo od celownika, one pokazują mi, o ile mogę przesunąć działo bez zerwania celownika, czyli bez ruszania gąsienic. Bardzo przydatne, w zasadzie sobie nie wyobrażam go już artylerią bez tego. Wcześniej sobie odpowiednio, jak już widzę jakiś cel, wcześniej sobie przeładowuję, ustawiam sobie odpowiednio te dwie kreseczki na jego prawdopodobną drogę przejazdu, żeby nie musiał potem ruszać gąsienicami. Wprawdzie celownik biega się w miarę szybko, ale zawsze to kilka dodatkowych sekund. No i tak, końcówka bitwy. U nas został ten T-34 i z tego co pamiętam, Gostek był strasznie słaby, miał jakieś nie wiem, 500 czy 600 deficiency i jedyny czołg, jaki pozostał. Aha, i poprosiłem go w takim razie, żeby podjechał trochę do przodu, na szczęście posłuchał się. O właśnie. A jeszcze ładuję, niestety tutaj nie widać jak długo. O jest, i lecimy. Za 600. Jeśli dojdzie do na przykład takiej sytuacji, kiedy już walczycie bez tego widoku strategicznego z góry, tylko walczycie w bezpośrednim starciu, bo na przykład przyjechał scout, bo jest końcówka bitwy miejskiej, bo cokolwiek, nie zaszkodzi wtedy sobie użyć auto-aima. Po prostu stoicie w miejscu, ktoś przyjeżdża, włączacie auto-aima, na nim prawy klawisz, posyłacie bombkę i przeważnie wchodzi i przeważnie uda się ściągnąć takiego delikwenta, który już jest mocno poraniony na raz. Oczywiście w przypadku amunicji AP może to nie dać rezultatu, gdyby trzeba bardziej przymierzyć weak spota, ale jeśli OHE, to nie ma się czym martwić. Auto aim celuje mniej więcej w górną część czołgu. HE wystarcza. Wyłączycie na pewno większość z modułów i załogantów, nawet jeśli nie zabijecie go jednym szlagiem. No i teraz tak, ta GW Pantera, która została, chowa się za kamieniem i nasz T-34 się, o, za tym kamieniem, się do niej zbliża. Może zginąć pewnie od jednego razu z tego co pamiętam, a ja mogę też jednym razem zabić, tylko nie w tym miejscu. Więc chodzi o to, żeby ten T-34 ją wypłoszył gdzieś na otwartą przestrzeń. Więc, okej, wystrzelił, teraz czekamy co zrobi GW Pantera. GW Pantera wystrzeliła, ale tylko za 400, no i teraz
napisałem do T34 go, 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 żeby ją pogonił. Jeśli ona tylko wyjdzie za krzak, o właśnie, nawet nie trzeba zbytnio celować, splash 114 jest bardzo duży. No i bardzo udana bitwa, Top Gun, nowy, już nie ma Beltera, tylko jest tam Waltersa kogoś, tam nie pamiętam dokładnie nazwy. Damage'a może nie było dużo, bo chyba 3800 z tego co pamiętam, ale bardzo udana bitwa. Su-14 jest bardzo przyjemny, fajnie się nim gra pod warunkiem, że jest całe zrobione. Stokowy jest beznadziejny.